jedziemy na zachody pomorskiego hospicjum na dzieci i dorosły. Pan jest 10:30, wspaniały sobotni dzień, 27 maja, pierwszy bieg. Piątka z gwiazdami, 5 km do przybycia. Co to jest dla was? Przechodzimy z nogi na nogę. Na luzie tak jest. Teraz. Ten młotki i jeszcze go. Teraz. I jeszcze go. Teraz. Tak jest. I do tyłu. Tak jest. I do tyłu. No zobaczymy. Uwaga, wszyscy liczymy, no. I raz, dwa, trzy! Trzy i połowa! Ale nie spadła! Dobra, zaliczone! Proszę bardzo. Proszę Państwa, no jak sama nazwa wskazuje, my jesteśmy siatkarzami dla hospicjum. Robimy to po raz pierwszy. Dotychczas działaliśmy już 10 lat, zebraliśmy ponad 1 000 000 zł. Piątka z gwiazdami jest naszym nowym projektem. Mamy nadzieję, że corocznym. Ja już wiem, że będzie corocznym. Będzie jeszcze więcej biegów w trakcie roku. On biegnie razem z nami, ale chciał być anonimowy, więc serdecznie dziękujemy. Następnie ten pan, który wylicytował ten numer, przyszedł wczoraj do hospicjum i dopłacił drugie 5, także on kosztuje 10 tysięcy złotych. Kazał ten papier przekazać sponsorowi głównemu, czyli mentorowi indywidualne. Pani Beacie Borysiewicz, zapraszam ją serdecznie, będzie zbiegła z 2 numerami. Dziękuję Państwu i przekazuję jeszcze głos pani Kuzy Krzywickiej z Zachodniopomorskiego Hospicjum. Króciutko, naprawdę wiem, że czasu nie ma. Proszę Państwa, życzę wspaniałych wyników dzisiaj i bardzo dziękuję, że jesteście tutaj, żeby wspierać podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum. Uwaga! 3, 4! I wracasz! 3, 4! No słuchajcie, nie, bez gwiazdy jednak nic nie da zrobić. Dziękuję bardzo. 3, 4. Dobra, bo będziemy ulicy do jutra. Gratuluję serdecznie Paulina. Paulina zdobywa kubeczek, proszę cię bardzo, żeby ci się lepiej biegło. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czuję, że tam nie mogę biec.
jakieś brawa? No za pierwszym razem, jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, za pierwszym razem możesz sobie zrobić zdjęcie z tą przeuroczą panią. No jesteście prawie równego wzrostu, no ja, no. Pierwszy biegnie, biegnie dumnie. No jaki to będzie numer 100... 106! Numer 106, uwaga pan... Peter, uwaga, no chciałem go dogonić, nie no, chciałem go dogonić. Dobra, no niech ma, niech ma, niech ma, brawo, brawo, brawo. I biegnie drugi zawodnik, biegnie numer 67. I 67 od razu medal wręczamy, bo dla was kochani jeszcze puchary będą. I witamy na mecie numer 260, pan Damian! I 240, gratulujemy! Wiktor! No prawie jak zwycięstwo! Głowę przygotować w pozycji skierowanej jak na byka, żeby od razu medal dostać. I to już numer 362 i od razu w medal. Numer póki co 220 prawie jak prąd i Krzysztof i 221 Piotr. Patrzcie, ramię w ramię prawie, że... Póki co sami mężczyźni, numer 347. Jeszcze i już można hamować. I medal jeszcze, medal od razu. Medal na szyję. I numer 2. I od razu po medal, proszę przyjąć pozycję medalową. Bardzo dobrze. I numer 134. I od razu pozycja medalowa, doskonale, tak jest. I uwaga, uwaga, jest pierwsza dama na naszej mecie. Zbliża się numer 300. No cóż, cóż za wspaniałość i... Numer 300, pierwsza kobieta. Naga w słuchawkach, komunikat i druga kobieta. A w słuchawkach komunikat, oddychaj, oddychaj. 395 to mężczyzna i jest trzecia kobieta, słuchajcie, numer 100, patrzcie, no jeszcze się będą ścigać na ostatnim odcinku, 127! Trzecia niewiasta, Aneta na naszej mecie i 184, 334, 29, szybciej, szybciej, szybciej! Aż telefon poleciał! To jest naprawdę największe zwycięstwo, żeby nie siedzieć w sobotę z rana w taki piękny dzień. Brawo, brawo! I nie oglądać powtórek jak miłość, tylko tu być razem z nami, biegać, cieszyć się życiem, dbać o zdrowie, dbać o hospicjum Zachody Pomorskie dla dzieci i dorosłych. A tymczasem kolejne zawodnicy. No z taką brodą, że to się udało, no. Numer 40. 116 i 234. Na finiszu i dam zobaczcie biegu. Bardzo dobrze. I pani jak pędzi z uśmiechem, 315 i udało się. I kolejna drużyna, 367. Surko, bardzo dobrze. I po medal od razu. 138, 103, 356 i 318. To są ci, którzy pozwolili się wielkoduszni wyprzedzić wszystkim innym, żeby podnieść morale, samopoczucie i ocenę własną, tak? Żeby nie było, to są właśnie ci, którzy zasługują na największe brawo. Dawaj, załóż ci wręczenie pucharu. Dziękuję, pięknie. Kalicińska. Jestem bardzo wzruszona i nie byłoby nas, gdyby nie wy.
gdyby nie to, że się zapisaliście, że przybyliście i dzięki waszym sercom pomożemy naszym dzieciakom. Proszę wybaczyć łamiący głos, ale wzruszenie odbiera mi mowę. Dziękuję. W takich chwilach trzeba płakać, można płakać. Sponsor główny, Mentor Systemy Audiowizualne. Mirosław Marzgelny, Stowarzyszenie Kadwa Partners. I World of Fame. Teraz wyżej stanę. Organizator Stowarzyszenie Siatkarzy dla Hospicjum w Szkinie. Wszyscy, którzy biegli, wszyscy, którzy tutaj są, dopingują, pamiętajcie, że biegliśmy i to wszystko się dzieje. Jeszcze mecz dzisiaj o godzinie 17 na hali, a za to są jeszcze wolne bilety. To wszystko dla zachodu polskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Dzięki wam, Kali, dzięki wam, ich świat, ich życie po prostu lepsze. Michał Masny, Grzesiek Siewierowicz, Wojciech Jurkiewicz, Magda Śliwa, Milena Radowska, Krzysiek Grewczyński, Izabela Towalińska, Waliński i Sasza Wojcki, Grzegorz Szymański. I jeszcze jeden dla dzieci. No to pierwsze miejsce w kategorii kobiet zdobyła zawodniczka z numerem 300. Pani Małgorzata Justyńska, wielkie brawa, zapraszam. Miejsce drugie pani Ania Komisarczyk, numer 159. Miejsce trzecie, numer 127, pani Aneta Jas. Wielkim gromem kibiców. Gratuluję serdecznie. Uwaga, miejsce trzecie. Czas 18 minut 10 sekund. Numer 260, Damian Pawełczak. Czas o 20 sekund lepszy, czyli 17.50. Numer startowy 67, pan Leszek Wyczyński. Najlepszy czas! 17 minut 24 sekundy. Numer startowy 67, pan Peter Hejdelang. Mecz gwiazd.